Witajcie moi drodzy. Na moim kanale możecie znaleźć film o tym, jak zrobić buraczki z chrzanem, a dzisiaj chciałam Wam pokazać buraczki troszkę w innej odsłonie. Będą to buraczki zasmażane. Do tego dania potrzebujemy 3 buraków, łyżki soku z cytryny, łyżeczki cukru, 2 łyżeczek mąki, pół cebuli drobno posiekanej, odrobiny oliwy z oliwek oraz szczyptę soli. Zaczynamy od tego, że buraki myjemy i gotujemy do miękkości w osolonej wodzie. Następnie, gdy wystygną, obieramy. Te buraki, które tu widzicie, już są ugotowane i obrane. Następny krok to ścieramy buraki na tarce o dużych oczkach. Na patelni rozgrzewam odrobinę oliwy z oliwek, około łyżki, może 2, i wrzucam drobno posiekaną cebulkę. Przez chwilę ją podsmażam. Do przyrumienionej cebulki dodajemy mąkę. A następnie na patelnię wrzucamy nasze starte buraki. Dodajemy sok z cytryny, cukier i odrobinę soli. Wszystko dobrze mieszamy. Jeszcze przez chwilę będziemy trzymać buraczki na patelni. Moi drodzy, nasze buraczki zapiekane już są gotowe. Wyszły naprawdę przepyszne, możecie mi wierzyć na słowo. Mam nadzieję, że spróbujecie i wypróbujecie przepis. Zapraszam Was na mój blog ankagotuje.pl. Tam tych przepisów znajdziecie jeszcze więcej. No i oczywiście zachęcam Was bardzo do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam i życzę smacznego.